Dzień dobry, Julia Przyzdzięk, ze mną Przemek Skulski, witaj. Dzień dobry pani. Oraz Alan Kwieciński. Julia jak? Przemysław Skulski. Nie, a jak, Julia jak? Przyzdzięk? Tak? Alan jak? Dobra. Chłopakom jak zawsze do śmiechu. Słuchajcie, ostatni raz w sumie widzieliśmy się tydzień temu. Wy to chyba jesteście wszędzie, a ty to Alan już szczególnie, nie wiem. Gdzie się nie obrócę, to tam jesteś. Jak to jest? Żeby się nie obudziła i ja tam będę. Wiesz co, tego bym nie chciała, to by był koszmar minionego lata. No, ale to czas wiesz. Miałeś odpocząć. Odpoczywał. Odpoczywać, nie? Ale poczekaj, ty miałeś odpocząć, a ty teraz tutaj przyjechałeś zbierać na furę, czy co? Czemu na furę? Ja nie rozwaliłem tej Ferrari, to ktoś mi się wkleił w dupa, skleili wszystkie te filmiki i poszło na mnie, nie? Ja tego nie zrobiłem. Ja latałem rano, sobie nagrywałem story, a potem ktoś przypierdolił mi Veresa, nie? Okej, okay, czyli ty nie ponosisz żadnych kosztów, jeżeli chodzi o naprawdę tego Ferrari? Chyba ponosi, no to przecież bym nie stawiał filmiku, że Ferrari rozjebałem, no to bym musiał zapierdalać teraz na nią, tak? No ja myślałam, że teraz przyjechałeś odrobić. Nie, no co ty. Czyli ty nie masz żadnych kosztów, bo z tego co słyszałam, to wypożyczyłeś to auto i nie, tam wypożyczałeś... Wypożyczalnia z Wrocławia wynajęła na 3 dni. No to także ten full casco, tam ktoś mi się w dupę wkleił, a nie wiesz co chodzi. A jeśli chodzi o tą osobę właśnie, która ci się w tą dupę wkleiła, czy to jest osoba, którą będzie stać na pokrycie kosztów, czy nie masz takich informacji? Tak. Czyli... Ale nie chcę gadać na ten temat, po co mam wygadać, czy co chodzi. No dobra. On prowadził i tyle. No tak, Alan, a powiedz, co ty tutaj robisz, ponieważ powiedziałeś po ostatniej walce, że chcesz odpocząć. I gdzie jest ten odpoczynek? Dlatego to jest odpoczynek taki, wiesz, dla głowy. Ja tu się śmieję dobrze, bawię się. A jeżeli chodzi o odpoczynek, to od walk chcę odpocząć. Nie chcę już mieć tych stresów i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o odpoczynek od social mediów i jakichś takich różnych eventów, to rozumiem, że nie odpuszczasz. No, bo my teraz mamy trasę fajną, koncertowo-taneczną. Te wakacje mamy zaklepane, po klubach jeździmy, tak więc fajnie nawet mi się kręci, nie? Czyli nie będziecie wyjeżdżać za granicę, odpoczywać, tylko jednak... No, gdzieś w sierpniu wyjedziemy sobie na Ibiza, albo gdzieś chcemy lecieć, nie? Okay. No idziemy jeszcze w te wakacje, sobie pojedziemy gdzieś. Słuchajcie, ostatnio była gala High League, gdzie nie odbyła się jedna walka. Jedna walka, jak wiem, osoby, z którą nie miałeś do tej pory dobrych relacji, Alan. Powiedz, jak to skomentujesz, ponieważ niektórzy spekulują, że ta walka nie odbyła się tylko i wyłącznie przez kibiców, ale to było w jakiś stopniu zaplanowane. Co ty tym powiesz? Nie interesuje mnie to, nie wypowiadam się. Nie było, ale będzie, tak więc w poniedziałek jest, jutro jest ta walka. Podaj. Nie, za tydzień. A za tydzień, w poniedziałek jest ta walka. Tak więc fajnie, że się odbędzie. Nieważne gdzie, ważne, że się odbyła. A myślisz, że to nie jest tak, że któryś właśnie z nich się przestraszył? Nie, no gdzie? Nie. Nie sądzę. A czy myślisz, że są jakiekolwiek szanse, żeby Denis pokonał Don Diego? Bo no, jak wiemy, jesteś za Don Diego. No to jest walka, więc... Mówię, to jest walka. Nie możesz nic przewidywać, tak? Bookmacherzy przewidują, ale to mówię... To jest ruleta. Jeśli chodzi o walkę z tatą Denisa, ponieważ nie przyszedłeś z tego, co kojarzę, na wywiady po walce, czy według ciebie jego ojciec jest silniejszy od samego Denisa? No jak? Tak, ale jeszcze miał siłę po walce. Czy według ciebie Dawid jest silniejszy od Denisa? Tak, jest dużo lepszy, zwinniejszy, silniejszy, mocniejszy od Denisa pod chyba naprawdę wieloma względami. Jeżeli chodzi o swoich rywali, stawiasz sobie naprawdę wysokie poprzeczki. Powiedz, kogo ty sobie wymarzysz na kolejną walkę, jeżeli chodzi o freak fighty? Chciałem mieć rewanż z Murańskim oczywiście od razu. Z tego względu, że zostawia wiele do życzenia. Ale mówię, nie chcę się na ten temat wypowiadać. A jeśli chodzi o mojego rywala, no to się wysuwa na prowadzenie ten Farmazon Ferrari, tak więc... Ostatnio chciał ze mną Sulwę walić, tylko zawsze dziwny czas wybiera, gdzie ja byłem przed walką. Z tego co wiem, on ma dzisiaj tutaj być. Myślisz, że dojdzie między wami do jakiejś rozmowy? Będzie z ochroną, kurde, chodził, jak zawsze. Myślisz, że będzie z ochroną? Tak, bomba też jest z ochroną. Poza nią też był z ochroną. A jeżeli chodzi o ciebie, co ciebie skłoniło, żeby wziąć udział w czymś takim jak Live Game? A to nie, napisali do mnie, nie? Czy jestem zainteresowany, jestem, no to mówię, że pójdę sobie, nie? Zobaczę, co to jest w ogóle, nie? Z tego, co słyszałam, to jeżeli chodzi o stawki, są one bardzo niszowe. Czy to jest prawda, czy wy jesteście zadowoleni z pensji, jaką macie otrzymać? Ja tylko przyjechałem, zobaczę sobie, co wiesz, taką dla siebie samego, nie? Tak... A ty, Alan, typowo zarobkowo, czy raczej dla fanów? No, zabawy, podbić followersy. No, dużo zarobiłem teraz z walk, tak więc ja nie potrzebuję tak naprawdę. Ej, to dobry macie
podział. No ja chciałem się dzielić. Ale żeby aż tak? Dziewczynami wszystkim. Tak? Dzielisz się dziewczyną? Nie, a dziewczynami się nie dzieli. Nie, nie dzielimy, nie. Nie? Nie? Chyba, że takie wiesz. No. Jednorazóweczki, nie? Ale jakie jednorazóweczki? Poczekajcie. Z tego co ja wiem, Alan, to ty jesteś w związku. Nie, jaki w związku? Radzieckim chyba. Nie jesteś w związku? Nie. A to jesteście wolnymi strzelcami? A, wolnymi. Możesz się brać za któregoś. Podziękuję. Co ty? Dobra, jeszcze mam... Dobra, pytanie odnośnie Kruszwila i Kamerzystę. Jaki macie z nimi kontakt i czy sądzicie, że są odpowiednimi ludźmi do przeprowadzania takiego wydarzenia jak Live Game? Nie, tam... Omówię. Ja tego, moim zdaniem jest troszkę nuda. A jeżeli chodzi o Kruszwila, to ja z nim tylko na siema, na cześć jestem. A ja nie znam z YouTube'a, tylko ich znam, a tak to nie znam osobiście, nie? No tak, ale słyszeliście o ich przeszłości, o tym, co się z nimi działo, co robili wcześniej? Nie wiem, mówię. Ja nie jestem taki, że ja oglądam YouTube'a i wiesz, śledzę, kurwa, jak YouTube'a, nie? Które mają i śledzą, kurwa, wiesz, każdy krok, kurwa, tych influencerów. Oni to bardziej to dzieci oglądają, nie? Po 15 lat, po 16, nie? No, oprócz tego, że ich postacie są kontrowersyjne, to Kamerzysta jeszcze niedawno siedział w areszcie, tak? Kruszwil zniknął z internetu, no i teraz powracają. O, patrz, jest bomba. Nie chciałbyś z bombą porozmawiać? No i gadają z nim. Dobra. Dziękuję wam bardzo w takim razie. Chyba chcę wywiad udzielić, tak że siadł sobie w kolejce. Tak. Nie, bomba tak jak ty czeka na Ferrariego po prostu. Ferrari podjedzie. No, Ferrarim. Tak. A gdzie jest twoje Ferrari? Bo zaraz jebamy. Ale naprawiona będzie niedługo. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję pani bardzo. Dzięki. Śliczna pani.